kurwa, to jest on. Co? Wszystko poza herą, koką i chujem w dupie, syn. Chciałbym wziąć działkę fety, oczywiście na kredyt. Kurwa, daj mi krechę, ja tego potrzebuję. No stary, kurwa, gadam ci, nie mam takiej opcji w ogóle. Kurwa, no stary, daj mi działkę, dam ci mój nowy telefon. Ewentualnie stary pługie za to mogę dać. Nic więcej. No to dawaj. Masz, spierdalaj. Co tam, czarnochy? Wszystko okej, nie? Co dla ciebie tym razem, ziomuś? No ja dzisiaj prosiłbym coś mocniejszego. No to dokładnie co chcesz. Koks, feta, ma wszystko. Daj mi działkę czegoś najmocniejszego i spierdalam stąd. Dobra, dzięki stary. Dwie tasze fety. Nie ma. To dwie tasze koksu. Nie ma. Dwie tasze heroiny. Też nie ma. Co jest? Nie ma. Kurwa, to nic. Na razie. Czego kurwa oczekujesz? W czasie, kiedy Kowalski wykonywał egzekucję, Ryszard sobie siedział spokojnie na polanie i odpoczywał. Witam Kowalski, gratuluję wykonania zlecenia. No, dziękuję, nie było tak trudno, także... Mam dla ciebie miłą niespodziankę, dotyczącą Bronisława. Jaką? Już ci mówię. Ale co się stało? Już ci. Daj to! I tak to właśnie wyglądało. Mam dla ciebie nowe zlecenie. Kurwa, jakie? Musisz dostarczyć kilogram koksu mojemu znajomemu, Boziowi. Znanemu jako grzeczny. A gdzie mam się z tym udać? No ile razy mam ci powtarzać? Mówiłeś, że przytwierz. Przytwierza nie znasz. A no znam, no ale gdzie się mam z nim spotkać? Będzie na ciebie czekał w słynnym lesie pod barakami. No to ja idę. Uf.
Kowalski, Kowalski, zaczekaj chwilę. Mam coś dla ciebie. No mam dla ciebie kilo koki, prezent urodzinowy od Ryszarda. To miała być feta! No ja nie wiem. Coś kurde co tam jest, ja obejmuję co tam jest. No dobre. A dasz mi kreskę? Pierdolaj mi stąd! Dobra, spoko, spoko. No naprawdę jest dobra. Kurwa, nie wyrabiam w tej robocie, jasny chuj. Kurwa, całą ścieżkę zmarnowałem, ja pierdolę! Kurwa, chyba przedawkował, mogę sobie zajebać ten koks. Au! Co, kurwa? Au! Au! Nie chciałem! Au! Pierdolę, pierdolę, kurwa. Wykonałeś zadanie? Jasne, w 100%. Za to, iż wykonujesz swoje zadania perfekcyjnie, wysyłam cię na zasłużony urlop. Tak naprawdę? Gdzie? Pojedziesz do hotelu w Mikołajkach, wszystko już jest opłacone. Baw się dobrze. Tak naprawdę, no dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Tu masz bilet. Kurwa, za 10 minut PKS! Ja pierdolę. Kurwa mać. Nie mam słów. Następnego dnia. Tak, słucham. Kurwa, był zawałek. Ale jak? O co chodzi? O niczym nie wiem. Spotkajmy się za godzinę, zajedzie pod parówką. Wszystko ogadamy. Dobra, będziemy tam za godzinę. Mietek, idziemy. Gdzie jedziemy? Na zajazd pod parówką, proszę. Robi się. Już 13. Miał już kurwa tu być. Chuj go wie, gdzie on kurwa jest? Kurwa jedzie.